No po raz kolejny w Bobowej zorganizowane są dni Bobowej właśnie z kulturą żydowską. Jest to efektem ubiegłorocznej ważnej imprezy, która tutaj miała miejsce, czyli inscenizacji Wesela Żydowskiego. Myślę, że ta ubiegłoroczna impreza odbiła się bardzo szerokim echem, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ja spotykam się z wieloma ludźmi w różnych miejscach w kraju i też właśnie za granicą i okazuje się, że wiele osób tutaj było, o których nawet nie wiedzieliśmy. Czy to miało wymiar niesamowicie ważny, a przecież Bobowa to również Żydzi. Ponad 200 lat tutaj Żydzi zamieszkiwali i trudno, żeby o historii swojego miasta nie pamiętać. Stąd też do tej imprezy staramy się włączyć młodzież szkolną, która dzisiaj pięknie zaprezentowała się tańcząc. Pokaz był tańców żydowskich. I przy tym wszystkim były też organizowane różnego rodzaju prelekcje w szkole, także po prostu młodzi ludzie, myślę, dobrze, że poznają właśnie historię swojej miejscowości i swojego miasta. Natomiast ten wymiar oczywiście jest nieco mniejszy, ponieważ nie da się co roku organizować imprezy na taką skalę, jak to miało miejsce w ubiegłym roku, ale udział w dzisiejszej sesji historycznej, bardzo ważnej, profesora Aleksandra Skotnickiego z Krakowa, jest dowodem na to, że po prostu no, wpływ tutaj Żydów był bardzo ważny, a to jest wybitny znawca historii, w ogóle historii kultury żydowskiej, ale szczególnie bobowskich Żydów. Także bardzo miło nam było go tutaj gościć i też mogliśmy go z wielką przyjemnością posłuchać. Ponadto pani Barbara Kowalska pięknie przygotowała też wykład na temat i pewne informacje na temat różnych historycznych zdarzeń, które miały miejsce tutaj w Bobowej. Myślę, że z ogromnym zaciekawieniem wszyscy uczestnicy wysłuchali. No a teraz jest okazja, żeby się tutaj na bobowskim rynku pobawić, żeby posłuchać właśnie muzyki klezmerskiej, a potem naszego lokalnego zespołu. I myślę, że to też jest dobre, że mieszkańcy mają okazję coś nowego usłyszeć i zabawić. Kiedy się dowiedziałem, że jednak dojdzie do inscenizacji Wesela Żydowskiego z 1931 roku, przyszła mi taka myśl, co tu zrobić w związku z tą okazją. I tak sobie postanowiłem, żeby po prostu zrobić taki dom pamięci Żydów bobowskich czy z okolic, pamiątki zebrać przede wszystkim. No i to tak czyniłem, chodziłem po mieszkańcach, jakie nie mają pamiątek i mieli, oddali mi to nawet bezpłatnie, za darmo, pewne rzeczy dokupiłem. Na starociach do Rzeszowa jeździłem, coś związane z Żydami było, z pamiątkami, no i zebrałem to, można powiedzieć, dosyć dużo tych pamiątek. Jakie najciekawsze eksponaty dzisiaj możemy oglądać? No, to je zrobiłem na przykład stół szabasowy i na tym stole jest postać Żyda modlącego, ma na sobie tałes, tefilin ma założony i oprócz tego jest też żona Żydówka, też ubrana w strój żydowski, który jest na tym stole, wino koszerne ma być, dwie świece minimalnie muszą być, jest dwie chałki, maca, kielich kiduszowy, lampki kiduszowe do tego. Bo dzisiejsze też były prezentowane piękne płaskorzeźby. Przez kogo zostały wykonane i kogo przedstawiają? Tak, te płaskorzeźby tak sobie postanowiłem zrobić. To właśnie jest rodzina Sadyka Bobowskiego, jest to pani młoda, pan młody, ojciec pana młodego, ojciec pani młodej i wiele tam jeszcze, córka pani młodej i tam parę takich rzeźb jeszcze jest dodatkowych, jak podpisuje umowę Kazimierz Długoszewski z rabinem. To było, chodziło o zbiórkę pieniędzy na armatę przeciwlotniczą chodziło. Kto był autorem tych płaskorzeźb? Autorem płaskorzeźb był pan Bartoszek ze Sędziszowej, obok Bobowej. Do kiedy możemy oglądać wystawę? Wystawę możemy oglądać, była od piątku do poniedziałku. Od poniedziałek, to jest 23 do godziny 18.